Śpi dużo jak ja. No, sorry. No, chciało się biegać 200 na biegu. No śpiewaj, śpiewaj. Nie. No, sorry. No, chciało się biegać 200 na biegu. Teraz się zaczyna zabawa. A wygodnie się trenuje z telefonem w legnicach? Tak. Ja go muszę trzymać. Której idziemy? Po treningu. Od razu? Nie no. Musisz sobie się ogarnąć. Łuka ładnie wygląda. Parcie na szkołę. Jak pani. Pani też wie, jak się zachować przed kamerą. Wiadomo. Powiedziałaś przed wyjściem na nagranie, że jadłaś gotowany obiad, bo gdzieś te kalorie trzeba ścinać. Bardzo dużą uwagę przykładasz do diety. Ty w wywiadach podkreślasz, że odpowiednia dieta pozwoliła ci biegać szybciej, to prawda? Tak, tak. Już w zeszłym roku przed mistrzostwami Polski halowymi wybrałam się do dietetyka Marcina Gandyka i tak współpracujemy. Zgubiłam kilka kilogramów, no i rzeczywiście wyniki poszły do przodu, więc na pewno będę przykładać na to uwagę. Bo ty jakiś czas temu pokazałaś się jako taka nadzieja polskiego sprintu, zdobywałaś nawet medal imprezy mistrzowskiej juniorów młodszych, a potem przyszła taka stagnacja, nic się nie działo, nic nie szło do przodu. Co cię skłoniło do tego, żeby poszukać jakiejś nowej drogi, żeby wrócić do tych szybkich biegów z lat juniorskich? Myślę, że też troszkę zmotywowało mnie to, że nie pojechałam na igrzyska olimpijskie do Tokio. Tak niewiele zabrakło, ponieważ no, nie poszedł mi start na mistrzostwach Polski seniorów. No i to mi to dało takiego kopa, żeby się zmotywować i coś z tym zrobić. No jak widać się udało, zmotywowałam się, wzięłam się za siebie, no i wyniki też poszły do przodu. Dlaczego marzyłaś o tym, żeby mieć psa? Zawsze chciałam mieć takiego swojego pieska, który będzie mnie słuchał i mnie tak. A Lili się słucha? Słucha mnie, tak. A dużo czasu poświęciłaś na to, żeby się słuchała? Czy tak sama z siebie się słucha? Tak w sumie sama. Bo wie, co ją czeka, jak się słuchać nie będzie. Nie, no wiadomo, jak była malutka, to nie była od razu grzeczna, ale tak z czasem już się słucha, co nie? I wie, że w sumie jest bardzo przyzwyczajona do mnie. Którzy mówią, że pies upodabnia się do swojego właściciela. Tak. Znajdujesz jakieś cechy w Lili, które wzięła od ciebie? Śpi dużo jak ja. Przyszedł taki moment i stwierdziłam, że nauczę ją podstawowych, czyli siat, łapka. No i nauczyła się. Jest duma? Jest. Ale jeszcze nie potrafi, żeby leżeć i dać głos, bo ona bardzo mało szczeka. Na czas wolny poza spacerami z psem i wiszeniem na telefonie, siedzeniem w telefonie, to jak spędzasz? Bardziej aktywnie, czy słodkie błogie lenistwo? Zależy. Zależy, jaką mamy jednostkę treningową. Czasem jest tak, że idę na drzemkę.
a czasem po prostu wychodzę na miasto na jakąś kawkę, żeby się pobudzić i potem na trening. A zdarzyło ci się zaspać na trening? Nie, raczej nie. Ile budzików nastawiasz? Jeden. My nie trenujemy tak w sumie bardzo wcześnie rano. A że ja jestem śpioch, no to tak wstaję w sumie o 9, 10. Zależy od dnia. Tak w okresie bez treningów też? Tak. Czy wtedy lubisz sobie pospać do 12? Oj, kocham. Jakbym miała skończyć bieganie, karierę sportową, to poszłabym w fotografię albo w kosmetologię. Albo połączyłabyś jedno z drugim. Tak. I robiłabyś zdjęcia paznokciem i pięknym paniom twarzą po zabiegach. Tak.